zimno, pada śnieg. Mam nadzieję, że nikt nie zmarzł przez te moje zimowe czary. Nastało przecież winter disco. Cześć, kociaku! Jak się czujesz? Moja małpka ma chyba ochotę na psoty. Kocham zwierzęta. Lubię się nimi zajmować, szczególnie zimą. Wiecie, wtedy mogą im łapki zmarznąć. O, mój słodki króliczek! Cześć, malutka! Co mówisz? Nie masz się z kim bawić? Kotki i pieski nie chcą się z tobą bawić piłką? Może czas na nowego przyjaciela? Jestem czarodziejką. Potrafię wyczarować, co tylko zechcę. Tylko do tego, aby rzucić zaklęcie, potrzebuję mojej sukni. Mojej gigantycznej, brokatowej, no i całej obłożonej cekinami. Teraz wyglądam jak prawdziwa królowa i mogę zacząć rzucać czary. Wyczaruję nowego przyjaciela dla mojego króliczka, zimowego i słodkiego. Siostrzyczka, braciszek albo jakieś małe zwierzątko. Czary, czary, mroźne czary. Niech mnie teraz wysłuchają i pod moją wielką suknią kule LOL, niech się wnet pojawiają. O, chyba się udało. Nowiutkie LOL Surprise Winter Disco. Kule wyczarowane, aby zaprosić nowego przyjaciela do mego zamku. Czary zadziałały, zaklęcie było ok. No to czas teraz otworzyć te magiczne kule. Wyciągnijmy je najpierw spod tej wielkiej sukni, spod tej peleryny nawet można byłoby powiedzieć. I spójrzmy, co to takiego. LOL Surprise Lils. Siostrzyczka, braciszek albo mały zwierzaczek. Winter Disco. Wiemy, że jest to nowa seria LOL. Wiemy, że znajdują się tam zupełnie nowe laleczki. A teraz wy obstawiajcie na dole w komentarzu po tych czarach mojej przepięknej OMG LOL Surprise. W środku będzie chłopiec, dziewczynka, czy też może mały zwierzak. Jestem ciekawa, kogo obstawicie. Pierwsza warstwa ściągnięta. A, kula ucieka. Stój tu, stój, nie ruszaj się. I mamy rebus. Na nim jest kamera, a obok kamery chyba śpiący księżyc, który sobie nieźle tutaj nawet chrapie. Ależ mocno jest tutaj zamknięta ta kula. Ciężko mi się ściąga te warstwy, ale się udało i zobaczcie, to nie są zwykłe kule. One są z jednej strony przeźroczyste, z drugiej strony tak na pół przeźroczyste. Tutaj jest akurat w kolorze różowym kula. Co najfajniejsze, trzeba otworzyć ją i wypakować całą zawartość, która wygląda jak zawinięty świąteczny prezencik. Czy to wygląda jak prezent? No może niech będzie naszej królowej. Ściągamy papierek, mamy całą garść niespodzianek. Jest podstawka dla naszej kuli. Są fajne naklejki, dzięki którym możemy stworzyć z kuli bałwana. I są woreczki z niespodziankami. Zaczniemy sobie od tego najmniejszego woreczka. Jest jeszcze podstawka na stópki. Chłopiec, dziewczynka czy zwierzak? Nie mam pojęcia. Ale wiem, że ma neonowe buty. O wow! Jakie fajne, żółto-zielony neon. Powiem wam, że tutaj na żywo to one aż po prostu świecą, te buty. W kamerze tego tak nie widać. Tutaj chyba mamy postać. To najpierw otworzę ten woreczek. O, tęcza Rainbow! Nasza królowa wyczarowała coś wakacyjnego. Torebka w kształcie tęczowej chmurki. I to nawet jeszcze tutaj z drobinkami brokatu. Do kogo to należy? Na razie nie mam pojęcia. Dowiemy się, gdy otworzymy tę saszetkę. Ok, i teraz uwaga. 3, 2, 1. Wyciągamy! La 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 la! Oto tęczowa laleczka. Wygląda jak jakiś unicorn, jednorożec. Uwielbia tęczę. Trochę nie pasuje do winter, czyli do zimy, tylko bardziej do lata. Jak my mamy tutaj te stópki tam wcisnąć? O, musimy mocno, bo tam jest miejsce na takie małe stópki naszych małych bobasków. Wciskamy je mocno i tak się prezentuje. Razem jeszcze z tą torebeczką. Tutaj mamy ten stojak. Gdzie jest nasza kula? Tu wkładamy stojaczek. Tak się prezentuje, włożona w kulę i w każdej chwili możemy ją zamknąć. I teraz to wygląda jak taka lodowa kula. Jeszcze w środku powinien tam śnieg padać. Jeszcze jest dołączona podstawka i w takiej oto postaci możecie te laleczki, czy też zwierzaki, czy duże lalki, czy też bobaski przechowywać sobie na półeczce, obok jeszcze stawiacie tę torebkę. Zaraz ja Wam jeszcze pokażę, jak zrobić bałwana. A teraz spójrzmy na ulotkę. Lilsy, lilsy. Małe słodziaki. Czy tu mamy pokazaną naszą laleczkę? No niestety nie. Mamy małpkę, jakiegoś chłopca i jakieś inne zwierzaczki. Mamy tutaj Lil Rainbow Raver z Glee Clubu. Ależ ona musi mieć piękną, starszą siostrzyczkę. Czas teraz na bałwana. Wyciągamy laleczkę ze środka, bo nie będzie jej zaraz widać, jak stworzymy tego bałwana. I zaczynamy. Może na początek kokarda. Kokarda wyląduje tutaj na górze, albo na środku niech będzie. Zrobimy bałwana, dziewczynkę. Okulary? Nie, nie biorę okularów, wezmę zwykłe oczy. Jedno oczko. I drugie. Zobaczcie. Nosek. Nosek oczywiście marchewkowy, bo jakby inaczej. I jeszcze usta. Albo takie czerwone, albo zwykły czarny uśmiech. Tutaj biorę czarny uśmiech. I mamy to. No zobaczcie. Głowa bałwana. Tak się prezentuje. Możemy skompletować większego bałwana. On jest tutaj pokazany. Góra kuli jest od lilsów, środkowa od zwierzaków, a dolna kula, tak jak ta środkowa z brokatem, jest od lalki. Chyba nie zapomnieliście, że nasza królowa śniegu wyczarowała przecież dwie kule. Obyśmy tylko tutaj trafili na zupełnie inną figurkę. Nie mam ochoty na powtórkę w jednym odcinku. Ściągamy warstwa po warstwie. Mamy rebus. Co prawda rebus jest inny. Młotek plus bałwan. Czy bałwana robi się młotkiem? Chyba nie. Bałwana można rozwalić młotkiem. To na pewno. Kula jest w tym samym kolorze. Taka różowa. Trzymajcie kciuki za inną figurkę. Otwieramy. I sprawdzamy zawartość. Znowu jak taki prezencik. Musimy się dostać do tych 3 saszetek. Tradycyjnie zaczynamy od tej najmniejszej. Okulary! O wow! Jakie czerwone, wystrzałowe, z takimi jakimiś klapkami po bokach. To są chyba takie klapki, którymi możemy zasłonić tutaj nasze szkiełka, albo po prostu coś do ozdoby. Tutaj mamy figurkę, a tutaj jeszcze jakiś prezent. Torebka! Ulala, bibi! Jaka czadowa czerwona! Wygląda jak żelek, aż się zrobiłam głodna. I kokarda czarno-biała. I złote elementy. Któż tu będzie w środku? Chłopiec, dziewczynka, zwierzak. Chłopiec, dziewczynka czy zwierzak. Mamy aż 3 opcje. Natomiast tutaj, uwaga, uwaga. Ej, co to? Co to za futrzak? Oh my god! Co za słodziak! To jest chyba kotek. Albo króliczek. Nie możemy go tak zostawić, musimy go szybko wykąpać. Nie ma wyjścia, do kąpieli potrzebna jest wanna prosto z domku LOL Surprise. Środkiem mam resztę futerka z poprzedniej kąpieli, no ale trudno. Wlewamy sobie wodę, obojętnie czy ciepła czy zimna, i wkładamy zwierzaka. Proszę. Ja od razu nie będę ściągać tego futra, poczekam chwilę, aż to futro zrobi się mięciutkie i po chwili po prostu ono samo zejdzie. Tadam, tadam, tadam! Oto ten słodki kociak z serduszkiem na samym środku czoła i z wytkniętym językiem. Trochę uparty, bo nie chce się do końca pozbyć tego futerka, no ale trudno. Czy jemu da radę założyć te okulary? No wygląda dosyć śmiesznie, zdecydowanie one na pewno należą do siostrzyczki. Kula należy do tego kociaka. Tutaj mamy taki specjalny stojak. Takie specjalne miejsce, nie jest to miejsce na stópki. Tutaj powinniśmy wcisnąć naszego zwierzaka i teraz możemy zamknąć kulę i tak prezentuje się w środku. No w końcu udało się! Mój kochany króliczek ma się z kim bawić. Teraz może biegać z kolorową dziewczynką oraz uroczym kotkiem. To już koniec czarów na dzisiaj. Chcecie się częściej ze mną spotykać? To zostawcie kciuki do góry. Jak będzie ich dużo, to pojawię się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was, kochani. Pamiętajcie, czary istnieją. Do usłyszenia już jutro. Pa, pa!